17 września 2015 roku, Tydzień Gospodarza, Damian, gospodarz.pl. Od 11 września do 30 września 2015 roku producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę, mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis, przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 roku do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów porzeczki czarnej. Oczekiwania odnośnie mniejszej podaży rzepaku na globalnym i europejskim rynku w sezonie 2015-2016 przyczyniły się do wzrostu cen tego surowca w relacji rocznej, podaje bank BGŻ BNP Paribas. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Polsce w dwóch pierwszych miesiącach obecnego sezonu średnia cena rzepaku netto płacona dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu tego surowca wyniosła 1480 zł za tonę. Jest to cena wyliczona jako przeciętna cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi. W odniesieniu dla analogicznych miesięcy w 2014 roku średnia cena rzepaku była większa o 10%. Z drugiej strony była o 9% niższa od przeciętnej utrzymanej w lipcu i sierpniu w ostatnich 3 latach. W grudniu rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać w dniach od 1 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016 roku w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względów na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Pomoc finansowa w ramach poddziałania wsparcie na przystępowanie do systemów jakości ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wprowadzonych w życie oraz planowanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Od dnia 10 lipca bieżącego roku weszła w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, na podstawie której zapewniono producentów owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokości wyższych niż 6%. Sumy ubezpieczenia upraw podwyższono z 50% do 65% wysokości dopłat z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich. Uwolnienie granicznej stawki taryfowej w odniesieniu do warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych powinno wpłynąć na zwiększenie powierzchni tych upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową. W przypadku ustalenia przez rolnika z zakładem ubezpieczeń składki ubezpieczenia z uwzględnieniem stawki taryfowej dla upraw warzywniczych lub sadowniczych w wysokości powyżej 6% sumy ubezpieczenia, rolnik otrzyma dopłatę do składki wyliczonej przy zastosowaniu wysokości stawki taryfowej stanowiącej 5% sumy ubezpieczenia, natomiast część składki wyliczonej z zastosowania stawki taryfowej powyżej 6% zapłaci rolnik we własnym zakresie. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia 15 września Rady do spraw Rolnictwa Komisja Europejska przedstawiła propozycję podziału bezpośredniej pomocy dla rolników w wysokości 420 milionów euro. Polska otrzyma pomoc w wysokości prawie 29 milionów euro. Wprawdzie tylko 4 państwa otrzymały większe fundusze, ale zdaniem resortu rolnictwa nie rozwiązuje to problemu polskich rolników. Minister Marek Sawicki wyraził swoje rozczarowanie z powodu nieuwzględnienia przez Komisję Europejską skutków suszy. Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę powinno powiększyć narodową kopertę pomocy dla Polski i pozostałych państw, które ucierpiały przez tę klęskę żywiołową, powiedział w Luksemburgu Marek Sawicki. Pozostała kwota pomocy w wysokości 80 milionów euro dla wszystkich państw członkowskich będzie przeznaczona na pomoc dla rynku mleka oraz wieprzowiny na korzystniejszych niż obecnie warunkach. Z zadowoleniem przyjmujemy podniesienie stawek w mechanizmie prywatnego przechowalnictwa oraz wydłużenie terminów funkcjonowania tego mechanizmu pomocy, komentuje Ministerstwo Rolnictwa. Mamy nadzieję, że będziemy widzieć się w dniach 18-21 września 2015 roku na międzynarodowej wystawie rolniczej AgroShow w Bednarach. Zapraszamy na stoisko BGŻ BNP Paribas i gospodarz.pl. Jak co roku nasze stoiska są obok siebie.
O wystawę pytamy wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Renatę Arkuszewską z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Aktualnie na byłym lotnisku w Bednarach kończą się przygotowania. Zapraszam już od piątku 18 września. Wystawcy bardzo angażują się w przygotowanie stoisk. Na pewno zapewniam, że będzie co oglądać. Na tegorocznej edycji wystawy będziemy gościć ponad 800 wystawców krajowych i zagranicznych, którzy swoją ofertę zaprezentują na ponad 150 tysiąca metrów kwadratowych. Cała wystawa natomiast, wyłącznie z parkingami, obejmuje 120 hektarów. Jest to więc imponująca wielkość. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia na AgroShow i oczywiście w następnym wydaniu Tygodnia Gospodarza.